Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Potioncraft. Witam się z wami, niestety, już na procesie kończenia mikstury, ponieważ jakieś 5 minut gadałem sam do siebie, bo nie zauważyłem, że nie włączyłem tym razem nagrywania wideo, no ale niewiele straciliście. Tutaj cała droga odkryta tylko, stąd, tutaj po aspekt i tutaj... Tu i tu. Tutaj były dwie takie duże książki z expem. No. Tak myślę, że pamiętam, to chyba zapisałem sobie tę recepturę. Tak jest, mamy tutaj kwas. Teraz damy go na górę. No i dobra. Ukończmy miksturę, a co za tym idzie? Ukończmy też piąty rozdział. Dobra, udało ci się ukończyć rozdział w każdym kolejnym. A dobra, tutaj nie ma nic więcej. Okej. Okay. Co my tu mamy dalej? Kup bazę mikstury olej. O, jeden punkcik. Teraz by się będę na handel zbierał. Bazę mikstury, powiadacie. Ciekawe, kto ją będzie miał. Co my tu mamy? Odór, śliskość, klejenie i ochrona przed mrozem, ogniem, piorunami, trucizną. Wow. Mam takie wrażenie, że ochrona może być gdzieś tutaj dalej. Bo tutaj jest jakaś taka ścianka, ale to widzicie, dalej da się iść. No to może tam gdzieś będą te wszystkie ochrony. No ale niestety nie mi to oceniać. W sensie, no musiałbym najpierw to tam jakoś wejść, a ja nie mam tego pojęcia, jak tam wejść. Czyli no nie mam na tyle kryształu. Mam dwa lodowe kryształy, które umożliwią mi na przykład przejście z tutaj, jeśli jest na tyle nieszerokie, powiedzmy to. W dół mogę iść 3 razy. Przez taką przeszkodę i w górę mogę iść 4 razy. Ale niewiele więcej mi to daje. Dobra. Mordo, czego ty ode mnie chcesz? Odnalazłem zwój z potężnym zaklęciem i pragnę je wypróbować. Obawiam się tak, że mojej mocy na to nie wystarczy. Czy istnieje mikstura, która zwiększy moje umiejętności? No pani, oczywiście, że istnieje. Mama, Magini? Albo... Mgłych Kate, ale Magini dam, ci dam, bo tego mogę zrobić więcej. Trzymaj. I się targujemy. O, wszystko się będę targował. Brawo ja. No, jak?! No, nie wierzę w to, co się stało przed chwilą! Wysokie, strome urwisko. Spoko. Gdzie ta lewitacja? O, nie mam lewitacji. Dobra, więc chyba najwyższa pora, aby ją zrobić i zapisać sobie recepturkę. Czy ja mam coś, co by szło tak fajnie tylko w górę, tak mocno? No, tylko kręci chwast, no, dlatego nie mam dużo. Ten pieprznik, który mi się prawie w ogóle skończył. Dobra, to zrobimy jeszcze raz z tego. Okej, okay, tu. Nie, tutaj tak średnio. Dobra, to rzucimy tutaj. Wycofamy. I leć tam. Mogę to sobie tunel doprowadzić, bo byłoby to bardziej wydajne, no ale już trudno. Jezu, nie przemyślałem w ogóle użycia tego. To już klasyka w moim przypadku. Ajajaj. Dobra, zwykły wiatrokwiat niech leci. No i teraz myślę, możemy już jechać z pestem i tak dalej, i tak dalej. Peścik. Dobrze, jak najdalej do lewitacji. Teraz troszeczkę tutaj. No to tak, to myślę, że najpierw wykorzystamy lawo korzeń.
wiadomości, nic ważnego. Lawo korzej numero uno. No tu jeszcze nie styknie. No to wrzućmy może na przykład jeszcze jeden. Nie wyjdzie tak, jakbym chciał. No to co, rzucimy w takim razie wiatrokwiat. Jak teraz bym użył tego... A, to będę musiał dwa wykorzystać, kurde. Znaczy, w sumie to nie muszę, znaczy jeden. Tutaj, teraz do boku. Powój trochę za cenny się wydaje. O, ale cennego buraka można wykorzystać, jak fajnie przejdzie. Tak, dotąd. Teraz tutaj zielenie, ale myślę, że możemy wykorzystać jeden taki dzwonek i jeden taki grzybek. Brawo, Jan! Miałem tak chcieć podgrzewać chochlą, nie? O, idealnie. Miałem tak chcieć podgrzać coś chochlą, którą normalnie rozcieńczam miksturę. Co nie? Dobra, gdzie jest ten wiatrokwiat? Tu jest. Znowu! Dobrze, tyle tych mam tych dzwonków. Bez komentarza. Że tak dobrze było, no. Że tyle tu tych składników zmarnowałem, nie? Na bardziej mi tej grzybni szkoda póki co. Dobra, ukończ. I wracamy do babki. Proszę, nie możesz tak za każdym razem? Pozdrowienia, pani Cooper, właścicielka miejscowego domu publicznego, przyszedł mi sporo, wymyślił dla jej lokalu specjalne piwo, które pomaga jej klientom poczuć się wyzwolonymi, obudzi w nich wewnętrzną bestię. Ha, ha, ha. Mam piwo, ale nie mam bladego pojęcia o wewnętrznych bestiach. Masz może coś, co rozpali tę... cikość? No, to już wiadomo, co mu dać, nie? Czy w mieście jest dom publiczny? Tak, jest tam całkiem przyzwoicie. Niewiasty są tudzież zacne. Ha, wspomniałem co jeszcze. Znajomy mi o tym prawił. For sure, kolego. Pamiętaj, jak nie masz żony, no to nie masz się o co bać, nie? No. O, tutaj według ilości. Dobra, na libido powinien mieć... No, właśnie. Mam, ale potrzebuję ciernia, żeby ją zrobić na szybko. Więc spróbujmy to zrobić metodą tańszą. Kurde, lewo korzeń mam. Byłby to fajny, ale mam go mało, więc muszę uważać, jak go będę dozować. Spróbujmy na razie siarkopłastnikiem. Dobra, teraz co? Lewo korzeń? No tak średnio. Ale możemy dać na przykład grzybka. Prawie idealnie z tym korzeniem. Coś jeszcze? Tak fajnie poszło. O, mogę na przykład parasolkę wrzucić. Tak od razu. Co, i teraz na przykład siarkopłastnik. Pyk. Teraz lawo korzeń. Nie, myślę, że dzwonek wystarczy. Tylko dotąd, tak leciutko. I spróbujmy nie wykorzystywać tych parasolek, bo jest ich, mam ich trochę mało. Spróbujmy samym wiatrokwiatem to zrobić. Co, wiatrokwiatem i... dla poprawki troszeczkę dzwonkiem. Przyspieszamy i lecimy. Jeszcze przyspieszamy.
Okej, okay, było blisko, żebym sobie zepsuł miksturę, ale na szczęście nie zepsułem. No i proszę, i szczerze nawet bym to zapisał. Alternatywa. Libido. Potem pomyślę nad nazwą, ale oczywiście zostaje nasza ulubiona buteleczka. Ukończ. Chciałem zapisać i finalnie tego nie zrobiłem, no. Dobra, alternatywy mam z tej strony, więc damy ją tutaj. Okej. Okay. Wracamy do pana Gorzelnika. Trzymaj pan. Poważnie? Czemu dla niego akurat alchemia? No myślałem, że dla niego to browar będzie najlepiej. Najbardziej... najtrudniejszy, ale tutaj nie. Triple XD? Quadra? Penta! No, nie, no nie wierzę! Dobra, walić to. Spowalniające strzały. Spowalniające strzały, mówisz. No mogą zrobić spowalniająco, ale kurde... W sumie, czy ja chcę takie, czy szukać tego mocniejszego, na przykład... Nie, bo jest tutaj coś z klejeniem? Dobrze pamiętam, że miałem klej? Mam. Klejenie, ale kurde, nie mam bladego pojęcia, gdzie to jest. Nie wiem, czy ja chcę teraz tracić czas, żeby tego szukać. No to chyba nie bardzo. Kurde, no. Dobra, to... Nie, nie to. To zrobimy mu normalną... Znaczy normalną, zrobimy mu po prostu... Czego mam więcej? Tego mam 10. Tego mam 7. Okej, to ze sobą aż tak nie koryguje. Damy mu normalną śliskość. Ale klejenie byłoby tu chyba lepsze. Brawo ja! Podwójnie brawo ja. Bo klejenie byłoby chyba No Chryste, panie! Ten bardzo wysoki poziom trudności jest na razie tylko bardzo wkurwiający. Niedawno doszło mnie słuchy o nowym miejscu do zbierania roślin. Najkrótsza droga do niego wiedzie jednak przez strome zbocze. Obejście go dookoła zajęłoby pół dnia. Znam się rzecz jasna na wspinaczce, ale przydałaby mi się twoja pomoc. Czy masz miksturę, która pomoże mi pokonać strome zbocze? Jeśli tak, dostarczy ci jeszcze więcej składników. No, w sumie to mam. Miksturę lewitacji, której nie zapisałem. Ale w sumie nie była taka dobra. Zajebię mu kurwa kiedyś. Prosto kurwa, my centralnie w pierdolony ryj. Co, powtórka w takim razie z rozrywki? No, być może, ale spróbujmy to zrobić troszeczkę inteligentniej. I wykorzystajmy wiry. Bo też po to one są, żeby z nich korzystać. No niech będzie Grzmotopest. Tak. Dotąd. I teraz siarkopłastnik. I leć. I teraz ukręcimy. Przyspieszamy to. Pyk. Tu. Ja, jakbym chciał użyć tego, to byłoby idiotyczne, bo bym się tego bym sobie rozwalił tę miksturę. Więc użyjemy jednej parasolki. I teraz wykorzystamy to. Czy ja chcę używać kryształu? No nie, no bo to musi być ze składników, które jestem w stanie za każdym razem wykorzystać. No, kryształów jak na razie nie mam zbyt dużo, więc wykorzystajmy grzyba. Dobra. Przekażem, że to się nie w tą stronę obraca, która by mnie interesowała. Dobra, pieprznika nie mam za dużo niestety, więc tego sobie odpuszczę. Ale wiedźmogrzyba mam teraz dużo, to możemy jego wykorzystać. Pięknie. Już
sztuki, dwie nawet, niech wlecą. Kurde, takie coś, ale w zwykłym składniku, nie? Byłoby idealne teraz. W kierunku eksplozji, czy coś tak fajnie pójdzie po skosie? No, Christocierin by poszedł, nie? Tylko takowego niestety nie posiadam. To już nie, to już wszystko idzie w dół. Nie ma co. No jeszcze jest grzybek, nie? To wiem, może sam grzyb wystarczy. No i pięknie. Lewitacja, level 3. Niech zostanie na razie. Zapisz, ukończ. Powróć, trzymaj. Co tu masz dla mnie? O, jest cierń, dziękuję. Co tu mamy? Jaki ładny, lekki jak piórko, piórokwiat. Dobra, po kolei. No niewiele mnie stać. No na ciernie to nie, dopiero mnie nie stać, ale weźmy je. To też bym wziął. To też bym wziął. To też bym wziął. Tego mam ile? 7. To weźmy tak za 3. Wiecie, najpierw biorę tak YOLO, potem będę decydował, co zostawić finalnie. No to weźmiemy 1. Banany mam 26, a to tego mam 4, to weźmy 6. No i musiałoby mi idealnie wyjść na tym 5 levelu, żebym mógł to sobie kupić w takim, jakim jest. Ajajaj, ja nie wiem, czy ryzykować, no. Dobra, tego rozmarynu aż tak nie potrzebuję, to... Ile go mam też, to jest najważniejsze. Ile ma tego rozmarynu? 9, to weźmy tak 11. To zostaje. Tego potrzebuję bardzo. No ale weźmy tak z 15. No to mi najbardziej podbija cenę. No, korzeń jest mi bardzo potrzebny. Dobra. No wreszcie! Dziękuję! Niestety, jest drobny problem, ponieważ podczas powtórki nie do końca wyszło mi targowanie się z innymi, to jestem właśnie goły, jeśli chodzi o pieniądze. Czołem, zdradzę ci pewien sekret. Niedaleko na rzece jest miejsce, gdzie można złowić najsmaczniejsze ryby pod słońcem. Problem w tym, że są strasznie puchliwe, jak tylko poczują, że nadpływa łódź, znikają. Nie da się do nich podejść wystarczająco blisko, tylko z powietrza. Gdy tylko istniała historia sprawiająca, że ludzie unoszą się nad wodą. A jak je wtedy złapałeś? A kiedyś miałem niesamowicie długą wędkę. Mogłem zarzucić ją strasznie daleko. Potem zahaczyłem ją o drzewo i nie palnęła w twarz. Nadal jestem z tego powodu wściekły. No, za głupotę się płaci, nie? Chociaż w sumie, no taka akcja z wędką to nie aż taka głupia, skoro działała. Niech to wyjdzie. Prawie, ale niech będzie. Prawie maksimum. No, to ja chcę uroku. Trzymaj. Powiem, się kończy składniki na niektóre mikstury. Jesus! Fajnie. Bardzo szybko opada, widzę. Ta cena. Może nie opłaca się targować czasami, widzę. Usypiająco chcesz, tak? Proszę bardzo. Tutaj dla ciebie ambicja Morfeusza. Trzymaj. Oj, a to się udało zrobić na full. Na maksymalnym. Przelecieć. No super. Super. Teraz widzę, nagle chcą tego. Mogę 4 tylko jeszcze takie zrobić. Już 3.
pragnę zakląć kilka pierścieni, aby osoby je noszące stały się zwinne jak jaszczurki. Potrzebuję do tego odpowiedniej mikstury. Ej, pachnie mi to trochę sousami. Bo tam też był pierścień, który zwiększył zwinność. Czy tam zręczność? No tutaj co? Tego mogę 4, tego mogę 9, to damy jej to. Proszę. No szczyt było na żółtym! Teraz akurat nie. Dobra, nie. Chędożyć to. Jak to nie wyjdzie od razu, to nie ma co się po prostu w to bawić. To musi wyjść od razu, inaczej to po prostu nie ma sensu. Dobra, nowy dzień. Zebrane. O, zioło alchemik. Siema, jak idą badania? No, takie pawo. Ma olej! Olej, który można wykorzystać jako bazę do robienia mikstur, różni się właściwościami od innych baz, odkrywając nowe możliwości. Zwykła oliwa z oliwek. Czy mnie stać? Stać mnie. Okej, mogę 8 stron maksymalnie wziąć. Zapisujemy przed targowaniem. Nie ma co. Nawet oba od razu nadpiszę. Zapisujemy YOLO. No i co? No i prawie na zero wyjdę. 2 punkty. Śliski interes. Coś się widzę popsuło z wyświetlaniem, no ale okej. Mamy nową bazę mikstury. Dobra, tutaj nowe stronki dochodzą. Te czyste na razie dam tutaj, no bynajmniej te dwie, żeby tak nie przeszkadzały. Tutaj do skreślenia był olej. Ale trucizna dla tej pani. Proszę, bez targowania, bo to jest za tanie, żeby się o to targować. Trzymaj. Co? O Jezus Maria, twarde jak skała, Boże. Myślałem, że gościu będzie chciał leczenie, ale nie. Trzymaj, Murkrimtura w takim razie. O właśnie, jak sobie radziłeś wcześniej bez mikstur? Kiedyś w miasteczku żył uzdrowiciel, często pomagał mi oczyszczać i opatrywać rany, potem zniknął i od tego czasu słuch o nim zaginął. No, wal do mnie jak w dzwon. Jakbyś czegoś potrzebował, ja tam ci zawsze coś z chęcią sprzedam. No, proszę. Poszło perfekcyjnie. Muszę kogoś śledzić, teraz osoba nie może mnie zauważyć. Pomysły? No oczywiście. Jednego pieprznika mi brakuje tutaj. To jest miszmasz. No tu jest niewidzialność, mana i zręczność, ale tego też nie zrobię. No Jezu, do tego wszystkiego wykorzystuję ten pieprznik. Dobra, to spróbuję zrobić alternatywkę w takim razie. Tylko pytanie jak? Na pewno wiedźmo grzybem udałoby mi się coś tutaj ogarnąć. A spróbuję tego pióro kwiata teraz wykorzystać, skoro go tyle sobie kupiłem. To jeszcze to, ale zanim da... Chciałem odłożyć na bok, ale okej. Oczywiście gra wie lepiej. Co ja klikam? Jeszcze troszkę... Zły guzik. Jeszcze troszkę wyżej. Powoju, albo na dnie powoju. Nie, to jest za duży rozstrzał. Niech będzie powój jednak. Dobra, i teraz może użyjmy wiatru kwiatów. Dobra. Coś jeszcze, co by poszło w górę? No, jedna ta parasolka może iść. Jeden taki, no, nie bardzo. Ale myślę, że możemy użyć drugiej parasolki, tylko ją teraz troszeczkę zmiażdżymy do tego miejsca, myślę, i powinno być w porządku. Odgrzewamy, lecimy.
jest trzeci level, pięknie. A więc mamy alternatywę dla niewidzialności. Zapisz recepturę, ukończ. Dla pani, czy tam dla pana, chyba dla pani. Brawo ja. No było na żółtym zaliczone, niezaliczone, no Chryste! Dobra, nie. Odbicie od dna i bierz to. Dobra. Nawet nie chciałbym się jej dubbingować, nie? Nie ma sensu. Nie jest to też być ciekawe. Dwie jeszcze takie mogę mikstury zrobić. Świetnie. A bo wiesz co? A, no tak. Jak już się zaczynam targować, to muszę się targować, bo inaczej... najniższą możliwą opcję dostanę z tego targowania. Nie sprzedaję tych samych gatunków codziennie, znam kilka miejsc, ale są położone daleko od siebie. Poza tym muszę dać roślinom czas na wzrost, aby móc je zebrać. A co masz dzisiaj? Wrzos lekarski. Ładnie idzie w dół. Tutaj czarokwiat. Ładnie idzie w górę. Ścis korzeń. Wybuchokwiat. Wow. Niby wybucha, idzie w dół. Chyba. A nie, idzie w górę, tylko strzałka jest taka odwrotna. A weźmy sobie całe to. No na to już mi nie będzie stać. To idzie. Tak. Okej. Okay. No resztę aż tak nie potrzebuję. Czy powiem, ten by się nawet przydał. Ale dobra. Kolejny zapis w takim razie. I próbujemy. No. I 16 mi zostaje równe. Na to mnie nie stać. Na to też mnie nie stać. Na to też mnie nie stać. Na nic nie będzie mnie stać. Aż szkoda, bo bym sobie więcej tych wziął. Dobra, do tyłu. Nie, dziękuję, pogadałem. Nie czuję się dobrze, łykaj. Zatruta strzała. Aha, czyli cały taki rozpis tylko po to, żeby poprosić o truciznę. Rzucić, żeby zadać obrażenia. Dobra. Proszę. O, 4 grzyby mi tylko zostały. A, chcesz może piorun? Tego zrobić więcej. O, tego, nie no, mam praktycznie to samo, no, ale tamtego nie wykorzystam. Po prostu... mam tu gotowy piorun, a robię specjalnie nowy, no jeez. Czasem wystarczy się rozejrzeć, co nie? Że ranny dzik mi nie ucieknie. To wiadomo, chcesz... spowolnić, nawet się nie chcę się już targować z nim, nie? Wzywania świata potrzebuje mi, który podobny działaniu. Chłopie, to żeś przyszedł? Trudna mikstura, że hej. Dobra, niech będzie. Dobra, kurde, no chciałem jeszcze poeksperymentować z tym olejem, no ale kurde... dosłownie skończył mi się już czas, nie? Ale wow! Na start dwa jakieś aspekty. O! Trochę mała ta mapa. Dobra, wiecie co? Chociażby tak sobie tylko zwiedzić leciutko. Całą tę mapkę. Spróbujmy tak. Smagodownik. Dobra,
Dawaj, co tu mamy na start? Zatrucie. Liść. O! O, okej. Okay. Czyli na to muszę uważać, bo to mi przeszkadza. To jest co? Leczenie. Super. Dobra, nie, wiecie co, chyba zainwestuję jednak w tę mapę widoczności. Już wejść ten handel, ale muszę więcej widzieć na tej mapie, żeby coś tutaj lepiej podziałać. Dobra, wrzućmy to i wrzućmy kupieczarkę, ale tak dotąd. O, jest kolejna rzecz. Do środka. No, to tylko maksymalnie na pierwszym poziomie. Co my tu mamy? Kamienną skórę. Spoczy. Im niżej, tym lepiej, prawda? Dobra, rzućmy to. I rzućmy to. Okej, dobra, na szczęście nie przegiałem. Ach, tak coś czułem. Ja miałem na szczęście taką cichą nadzieję, że jednak coś z tego będzie. No ale to w sumie były same takie podstawy, więc na tej mikstury nie szkoda. Jeszcze spróbuję do tego dojść. Tak na prędce. Nawet wykorzystam tego mchomora. Tutaj. Teraz zwykły. To się troszeczkę zmieni, ale damy najpierw... Albo nie, damy to. Teraz damy tego cierniaka. Tak dotąd. I damy drugiego cierniaka. Dobrze. I teraz tutaj po kancie idzie dobrowoc. Leć. Kurde, no musiałem zahaczyć. O, świetnie. Dobra, sól pustki, proszę. Gdzie ona jest? Tutaj. No muszę ją zużyć na tyle, żeby to wyszło z tych kości, no bo inaczej zepsuję sobie miksturę. O, dziękuję, wystarczy. I tak trochę tego poszło. Teraz w dół, gdzie jest moja terraria? O, albo na dnie, terrarium użyjmy... A nie, nie użyję kupieczarki, bo tutaj za bardzo wchodzę na te. O, ale może złotociernie się przyda. Nie wiem. A spróbujmy tak na maksimum. No nie wiem jak to nazwać, no, wygląda trochę jak bagno na mapach geograficznych, jak bagno jest tak oznaczane. Dobra, to ma być tego do odkrycia, co my tu mamy. Klejenie! Dobra, kończymy. Nie będziemy się dalej bawili. Proszę, czyli mam tutaj już szybki sposób na zrobienie mikstury klejącej. Tylko oczywiście trzeba się najpierw pobawić trochę w unikanie bagien i kości. No ale dobra, myślę, że na razie jest to w miarę spoko. W ogóle nie potrzebujemy klejenia, jakieś legendarne receptury. Pokaż mi to. Kitrinitas. Nie, tutaj potrzebowałem ochrony i powiększania. No na mapie wody powiększenia nie zrobię w normalny sposób, no bo musiałbym to obrócić jakoś tę flaszkę, no ale nie bardzo wiem jak to zrobić. No ale okej, ode mnie póki co to będzie tyle, moi drodzy. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym mam nadzieję, że troszeczkę więcej z tej mapy wyciśniemy. Na razie. Cześć.